walczą z własnymi słabościami, wzruszają i budzą podziw. Uczestnicy 9. przeglądu małych form teatralnych co roku występują w klubie Politechnik. Organizatorem imprezy jest Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych imienia Marii Grzegorzewskiej. To pchła szachrajka w wykonaniu dzieci ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Bogumiłku. A to już bajkowe zdrowie, które pokazali dziś widowni uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych imienia Janusza Korczaka. Wszystkie występy jednakowo bawią, wzruszają i budzą podziw. Od wielu lat dzięki Zespołowi Szkół Zawodowych Specjalnych imienia Marii Grzegorzewskiej właśnie taka forma terapii, terapii poprzez sztukę, jest możliwa. Terapia przez sztukę. Jest to forma rewalidacji osób niepełnosprawnych intelektualnie. Dzieci przez cały rok pracują w kole teatralnym, a zakończeniem tej pracy jest występ na profesjonalnej scenie. Czyli coś, co daje dzieciom ogromną radość, podnosi poczucie własnej wartości. Wysiłki dzieciaków doceniają członkowie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i dodają, gdy dzieci są na scenie, prawdziwie rozkwitają, pomimo słabości, z którymi walczą na co dzień. Otwiera ich na siebie, na innych, daje możliwość wykazania się tymi umiejętnościami, które dają radę pokazać. Jest to jedna z form dydaktycznych, ale jednocześnie coś przepięknego i dla widzów, którzy to oglądają. Występy oglądała m.in. Teresa Dzielska, aktorka Teatru Adama Mickiewicza. Jak sama przyznaje, dzieciaki mogą być przykładem dla każdego z nas. Każdy z nas, kto ogląda ich, kto ma z nimi styczność, powinien brać coś dla siebie i mówić sobie, że oni, mimo że mają takie trudności czasami z mówieniem, mają w sobie tyle radości. Nie powinniśmy cały czas chodzić tak, prawda? Tylko uśmiechać się jak oni. Mój uśmiech nie znika z twarzy od nie wiem której, ale chyba druga godzina to jest. Cały czas się uśmiecham, bo to płynie z nich. W sumie w całym przeglądzie zaprezentowało się 10 zespołów teatralnych. Wygrana. To przegrana. Na zielone, proszę pana.